Cześć, witam was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Bitwa gdzieś mi się zawieruszyła w mailach, także prawie że ją przegapiłem. Nie wiem czemu. Miałem maila jako przeczytany, nie wiem, może coś mi się odhaczyło. Kompletnie prawie mi uciekła, na szczęście przejrzałem, szukałem czegoś fajnego do nagrania, spojrzałem jeszcze raz, no i patrzę, kurde, co za wynik. Także słuchajcie, będzie co oglądać. Bohaterem jest Serenity Now. Czołg to WZ-121FT. Czyli mamy premeczkę 8 tieru, losowanie bardzo fajne na siódemki, na topie. Jest jedna arta, także będzie można pograć. Widzimy, że nasz bohater na początku szukał tu jakiegoś wjazdu na górkę, żeby mieć przestrzał. Ja generalnie, jeśli mam dobre losowanie, to TDK-ami bezwieżowymi często jadę tutaj po prostu na przepychacz, na banan, tam walczyć na pierwszej linii. Natomiast ta pozycja, którą wybrał nasz bohater, też czasami się sprawdza i można tutaj ładnie postrzelać. Także oglądamy. Pierwsza będzie próba strzału w tej bitewce. IS-2 461. Spójrzmy na parametry. Pociski AP to jest 248 przebicia i 440 uszkodzeń. Hity to przebicie aż 310 i 440 uszkodzeń, oczywiście, i heki 61, przebicie 530 uszkodzenia. Premka, która ma bardzo duży potencjał. Mamy tutaj naprawdę niezły pancerz, to jest pancerz, górna płyta praktycznie taka sama jak w T5-4, czyli naprawdę potrafiąca sporo odbić. Działo o naprawdę dużej penetracji, z dużą alfą, przeładowujące dość szybko, pojazd mobilny, naprawdę bardzo, bardzo dobra maszyna. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, a tym czołgiem ostatnio troszkę pogrywam, to jest bardzo kapryśne działo i naprawdę są bitwy, w których ono potrafi sadzić tak niemiłosierne kalafiory, szczególnie z dystansu 300+, że wola Boga, naprawdę, momentami to jest 5 pudeł z rzędu albo jakieś zasadziste kalafiory w ziemię. Tutaj na razie nie jest źle pod kątem celności, chociaż jeśli chodzi o stan bitwy, 0 do 4 niestety. Drużyna troszkę się składa, na naszym koncie 1300 uszkodzeń. Gramy, oglądamy, będzie tutaj naprawdę sporo jeszcze akcji przed nami. Wróg na razie dominuje w tej bitewce, typ 59. Wystawił się bokiem. No i widzieliśmy, czas skupiania również niestety pozostawia sporo do życzenia to działo. Dosyć długo się, celownik zawęża się dosyć długo. Udało się wcelować, gratulacje, mój pewnie by tego już nie zrobił. Pierwszy frag, niecałe 2000 uszkodzeń, 1 do 4, gramy dalej. A tutaj jeszcze z tego, co opisał nasz bohater, jest świeża załoga. Może jakaś tam szkolona, a może po prostu nie było załogi lepszej. Nie mamy żaróweczki, z tego co widać, dostaliśmy już pierwszy strzał odbity, także o tyle jeszcze trudność, że załoga w tej bitewce no, nie stanowi jakiegoś wybitnego wsparcia. Dobra, co tutaj mamy? Defender 2 do 6, sytuacja niestety zaczyna się mocno komplikować. Wróg zajął wiele rejonów już na tej mapie, wiele sektorów. Mamy tego defenderka, udaje się go trafić bardzo ładnie. Drugi frag, 2200 uszkodzeń. No i chyba ta pozycja defensywna od początku bitwy okazała się dobrym pomysłem. Niestety drużyna złożyła się bardzo, bardzo szybko. No, na tym bananie też nikogo nie ma, także wtedy byłaby szansa postrzelania gdzieś tutaj po krosie, jakby wrogowie gdzieś tutaj wyjeżdżali, o na przykład teraz. Ale tak czy siak, pozycja jest jaka jest. Po bitwie okaże się, że pomysł był bardzo dobry. KW-3, AMX-65, KW-3. 485, ładnie wylosowało, zostało mu 3 HP. Teraz mamy tego francuskiego twardziela, czy oprze się, nie oparł się jego pancerz. 3000 uszkodzeń na naszym koncie, 5 do 9, to jest duża warstwa krzaków, także można to wykorzystać, fałeczka trochę podświetla. 450, kolejna potworna buła, 3600 uszkodzeń, 2 fragi. Gramy dalej, 5 do 9, nie wszystko stracone. Chociaż jeśli chodzi o HP, wróg ma więcej, 371 HP na skończenie. Ten pocisk, nie wiem, albo się odbił, albo zaginął, ciężko powiedzieć. Może się sprawić to, co mówiłem, czyli zaraz będzie działo kaprysić mocno. 343, niestety niskie losowanie, a teraz było tak potrzebne, żeby kończyć lufy. Na naszym koncie prawie 4000 uszkodzeń.
Tamten czołg niestety został na ogryzek. Jest SMX-65T. Tutaj było oczywiście jeszcze ten T-29, tak jest. 5 do 11, niestety 5 do 11. IS po lewej stronie może nas za chwilę zaświecić. Wtedy będziemy wystawieni bokiem i do ISA, i do tych czołgów z przodu. Chowa się Serenity. Czy będzie przestrzał na ISKA? Nie bardzo. Wykańcza go nasz Grind Final. 6 do 11. Nawiązujemy jeszcze w tej bitewce jakąś walkę, ale co z tego wyjdzie? Jak Tiga? 8,8. T29 na skończenie. Zobaczcie, jak tutaj się porobiło. Jeszcze AC, KW3, T29, jak Tiger, dużo wrogów. Nasz bohater ma już 4400 uszkodzeń, jest AC na skończenie bokiem, KW3 na skończenie, T29 z HEK, czyli nas widzi, trzeci frag, 4800, T29 łoi z HEK-ów, ale nie bardzo mu to wychodzi. Mamy również Arte S51, bardzo groźny rywal, strzał po włazie, bardzo celnie. Teraz ten pocisk podleciał na naszym końcu już ponad 5000 uszkodzeń, 3 fragi, 8 do 12, jesteśmy ze Skorpionem i Artą. Wróg ma jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czołgów, także spora przewaga. Oglądamy próbę zaświecenia tych czołgów tutaj. Oni no, nie rzucają się jakoś do ataku, mimo ogromnej przewagi mają sporo respektu i boją się zaatakować. Ten Jak Tiger miał tej full HP, jest Jak Tiger, jest T29, skończyć T29 albo KW3, trzeba kończyć lufy, tak jest, udaje się skończyć teraz T29, KW3 na 3 HP, jedzie Jak Tiger. Mamy załadowane hity teraz, także będzie w razie co wchodziło po górnej płycie, jeśli zniesie pocisk, 5700 uszkodzeń. Czy Skorpion nam pomoże? Ma tej pozycję na bok Jak Tigera idealną, E25 niestety gdzieś tej klepie z boku. No i teraz jest interesująco, Jak Tiger z przodu pomógł Skorpion elegancko, 6000 uszkodzeń, E25 na sklepie z boku. Tutaj z boku również jest KW3 oraz LMX-65T, trzeba zwiewać. Co robi ta Arta, nie wiem. Na razie nas nie strzela, strzela za to LMX-65T. 10 do 12, zostało 5 wrogów, my ze Skorpionem i GW Panterką. Wykryty T25AT, Skorpion niestety zjechał na dół. Może oklepywał go E25, teraz również chyba to robi. 430 w T25AT. Ginie niestety Skorpion G, wykończył go niewidzialny E25. Mamy jeszcze Artę do pomocy, strzał w ciemno, zobaczymy po bitewce, czy był to strzał skuteczny. Jest E25, no i jego koniecznie trzeba skończyć, full HP, E25. Dużo tych tutaj wrogów ma, jeszcze sporo HP. Jedzie po Artę. Aj, właśnie. To jest ten ból, kiedy ten pocisk kalafiorzy. Sam na 5 stał teraz. Serenity Now. Trudna sytuacja. E25 za 377. Zostaje teoretycznie na skończenie. Prawie 7000 uszkodzeń. Zobaczcie, jaki wynik generalnie. 4 fragi, 7000 uszkodzeń już. I kalafior. Niestety teraz działo daje o sobie znać. Potrafi zasadzić bardzo, bardzo nieprzyjemne kalafiory. E25 skitrał się za budynek. Arta. Nie wiem, czy jest na awku, czy nie strzela. Pojawia się na plecach M65T. Nie trafia. Za budynkiem mamy oczywiście E25. Pojawia się również KW3. Jest tutaj gdzieś też T25AT. Także wszyscy w kupie. Strzał w gąskę. E25 wyjeżdża. 453 trafienie i przylosowało. Piąty frag. 7400 uszkodzeń. Sytuacja naprawdę trudna. Strzeliła Arta. Nie trafiła na szczęście. Cztery czołgi przewagi ma wróg. KW3 na dobicie, tutaj przydałby się pewnie haeczek, ale starszył apek, szósty frag, 7400 nadal, bo to był oczywiście ogryzeczek. Staje nam MX-65T, T25AT i S51. Wynik już jest fantastyczny, naprawdę. Tyle obrażeń 8 tierem, to jest rewelacja. A tutaj przecież jeszcze wróg ma prawie 1000 HP, według moda, także zobaczymy. Arta dosyć długo ładuje, ta S51, ale być może już powoli kończy ładowanie. Nasz bohater ma 582 HP. AMX-65T w tym momencie jest najgroźniejszym rywalem. Jest AMX! Długie celowanie, udaje się trafić. Siódmy frag, 7600. Znowu chowamy się za domek. Teraz sytuacja już jest bardziej przyjemna. T25 na skończenie, potem Arta. Oczywiście, jeśli chodzi o Artę, ta tutaj gdzieś jest wcelowana. Ona ma wąskie widełki. Ale jak trafi, to może to być trafienie po prostu śmiertelne. 582, trafiła S51 za 356. Na szczęście mamy
i jeszcze HP, ale T25 teoretycznie można skończyć. Nie mamy armaty. T25 strzelił, 410 wylosował elegancko, 8 frag i zobaczcie na wynik obrażeń, 8000, już 8000 uszkodzeń. Także oprócz tego, że jest sytuacja sam na 5, to mamy jeszcze niesamowity wynik uszkodzeń. Nie dość, że ciekawa bitwa, to jeszcze wynik po prostu rewelacyjny. 7 pocisków do końca tej bitewki oczywiście wystarczy, ponieważ S51 jest na strzał, 350 HP na jego koncie, bardzo dobra decyzja, żeby teraz nie ładować hajeka, tylko użyć hita. Wiadomo, że ten hit powinno przylosować. Przy średniej alfie 440-350 to jest, no naprawdę musiałby się wydarzyć, nie wiem czy w ogóle można poniżej, nie chcę mi się teraz tego liczyć. 25% mniej, nieistotne, decyzja słuszna, według mnie hajek mógłby się omsknąć, gdzieś tam na działo, na cokolwiek załadować, nie za 350, a tak mamy sytuację w miarę wyklarowaną, jeden strzał i będzie kołobanów, 9 frag i niesamowity wynik uszkodzeń. Nie ma nasz bohater żarówki, to stanowi spory problem przy takich wyciągach, jednak nie wiemy czy Arta nas widzi. Taka informacja o tym, że wróg nas widzi, jest bardzo cenna, ponieważ wiadomo, że gdzieś jest w okolicy, można coś kombinować, a tak kompletnie nie wiadomo, gdzie jest S51. No wydaje mi się, że z jego mobilnością daleko nie ujechał, gdzieś musi być koło, po prostu koło bazy. Ale trzeba postawić ostatnią kropkę nad i w tej bitewce i po fantastycznym wyciągu i przede wszystkim zrobionej naprawdę niesamowitej ilości uszkodzeń. W tej bitwie to nie było dobijanie ogrysku, tutaj były pełne czołgi. Dużo tych uszkodzeń nasz bohater naklepał, także czekamy na zwieńczenie tej bitewki, a później z przyjemnością pokażę Wam planszę końcową, bo naprawdę jest co oglądać. S51 na razie się nie świeci, nasz bohater musi chyba pozostawać w ruchu, no bo przecież nie ma żarówki, także nie wiadomo co się dzieje. Jeździ zygzakami jakby na wszelki wypadek, tak jakby ten spot już był, że tak powiem, na jego koncie. Uda się podjechać? Może. Ten kamyczek zawsze stanowi jakąś osłonę, plus jakieś tam krzaczki, także nie jest źle. Powtóreczko oczywiście pochodzi z starszego patcha. Jest S51, wystaje S51, nieświadomy, chyba bez żarówki, trafienie. Zobaczmy zatem na planszę końcową. Nasz bohater w tej bitewce robi oczywiście odznakę mistrzowską, medal Kołobanowa, medal Radleya Waltersa, stalowa ściana, specjalista i duży kaliber. 8000, prawie 500 uszkodzeń 8 tierem, no niesamowity wynik. 9 fragów dał aż 2044 bazowego expa, także naprawdę epicka bitwa pełną gębą. 29 strzałów oddanych, 23 trafienia i 23 przebicia. 2000 zadane powyżej 300 metrów, niecałe 2000 zablokowane, 3 km ponad przejechany i zarobek na czysto to 120 000. Także bitewka, mam nadzieję, że Wam się podobała, naprawdę taki wynik plus emocje, no bardzo dobry kandydat do epickiej bitwy. Także tyle z mojej strony, żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!